Siemano kocury, siemano bambury. Siemanko zdrowie. Co tam u ciebie, Mario? Marcin z Białegostoku tutaj. Cześć, bardzo cześć. Dobrze. Nie, to nie Mario. Słuchaj, ja z takim pytaniem odnośnie Ferrariego, bo tam wcześniej gadaliście. I kwestia jest taka, że tak domniemywam troszeczkę, że taki zbieg okoliczności lekki poleciał, bo przed na konferencji przed Fejmem 13 poszła ta akcja z tymi papierami na Amadeusze, że się tam wysprzęglił na jakiś koleś i co bronił dziewczynę i w ogóle Polak go wyzywał tam kurwa od 60 i w ogóle. I tak sobie poskładałem jedno do drugiego. Nie znam faktów, ale myślę, że mogło być tak, że kolesie po prostu go kurwa złapali za to, nie? Wiesz, Ferrari jest kurwa znaną osobą, nie trudno go znaleźć i tak myślę, że to mogłoby być coś na rzeczy. Chyba, że macie jakieś inne info na ten temat, to fajnie by było, jakbyście się coś wypowiedzieli bardziej na ten temat, bo znaczy, ciekawe. Inaczej, to jest dość jakby niecodzienna sytuacja, tragiczna dla Amadeusza, to co się stało. Ja do momentu, aż nie będzie jakichś oficjalnych informacji, to wiesz, nie chcę też gdybać, nie? Na pewno Amadeusz się sam wypowie, wróci ze szpitala, on na pewno nagrał ten film, bo jakby bardzo dużo ludzi jest ciekawych, a Amadeusz należy do osób, które jak też dużo ludzi pisze i wymaga od niego pewnych informacji, to Amadeusz je dostarcza dla swoich widzów, swoich fanów, więc to on tutaj jest jakby kluczową postacią. Możliwe, że na jego film ktoś inny odpowie. Wiesz, to jest ogólnie taka sytuacja, o której do momentu, aż nie będzie to przez... Badają to organy, które są za to odpowiedzialne. Jedyne, co na pewno, wiesz, z mojej strony mogę powiedzieć, to że Amadi otrzymał od nas należytą pomoc. Krzychu do niego pojechał od razu, jak się dowiedział. No i operacja jest finansowana przez Fame MMA, tak więc po prostu niezależnie od tego, co tam się wydarzyło, został on poszkodowany. No, bo chodzi mi o to, że kurwa chłopaki tam biją małoletnią dziewczynę, to co dla nich jest za problem z maczetami do kolesia wjechać, nie? No, wiesz. Hardcore troszeczkę, ale no dobra, no. No sytuacja nie jest będziemy stary, faktycznie. No. Taka, że ciężko jest o tym mówić, tym bardziej, że Amadi jest w szpitalu od nas. Od Fame MMA dostał jakby to, czego wymaga sytuacja i tutaj nie ma przebacza. To, co się tam wydarzyło, no to nie, no niezaprzeczalnie też jest jakaś jego osobista sprawa, tak więc on też jakby nie jest wylewny odnośnie tej sytuacji, bo chyba troszkę go tam to wszystko też przytłacza, nie?